różne odcienie szarości. Z wiedzą na temat PRL-u powoli staje się tak jak z wyobrażeniami mego pokolenia o II wojnie światowej. Znaliśmy ją głównie z filmów polskiej produkcji. Obraz okupacji był uproszczony aż do bólu. Bohaterscy Polacy, głupi i okrutni Niemcy, biedni Żydzi. Kolejnym uproszczeniem było przekonanie, że wszyscy wtedy konspirowali, a tylko nieliczni kolaborowali. Bez żadnych półcieni. A ten półcień był i w dodatku był olbrzymi. W PRL-u proporcje były jeszcze gorsze. Tych, co jawnie sprzeciwiali się systemowi, można było liczyć na palcach. A gdyby jeszcze odliczyć od tego grona konfidentów czy opozycjonistów taktycznych, jak na przykład Andrzejewski, liczący na Nobla, proporcje wyglądałyby całkiem kiepsko, a obalenie komuny zakrawałoby wyłącznie na cud. W realnym życiu tymczasem rywalizowały ze sobą różne odcienie szarości, niczym na ekranie odbiornika Wisła, gdzie nawet komunistyczna czerwień była szara. Szarość ta szczególnie rzucała się w oczy przybyszom z obszaru walut wymienialnych. Szarość, brzydota, byle jakość. Ciekawe, że my sami tego na co dzień nie zauważaliśmy. Jednak wystarczało nawet na krótki czas wyjechać w świat i ślepota ustawała. Dla mnie parokrotny powrót z rejsu do portu w Gdyni był jak cios obuchem między oczy. Naszym dzieciom, urodzonym w normalnych czasach, trudno sobie nawet wyobrazić, że dylemat być żołnierzem wyklętym albo ubekiem, autorem albo cenzorem bywał dość rzadki. Często wybór roli wynikał ze zbiegu okoliczności lub zwykłego pecha. Zresztą spotkałem w miarę przyzwoitych cenzorów, starających się puścić ile się da. No, więcej nie mogę, mam żonę i dzieci, mówił taki cenzor, i ewidentne, nadgorliwe świnie. Widywałem też działaczy partyjnych, odważnie broniących ludzi na zebraniach, upominających się o skrzywdzonych i kończących na marginesie życia lub przedwczesnej emeryturze. I mnóstwo bezpartyjnych kanali, z których świństw i szkód można by uzbierać całe hałdy. Komuny, mimo że jest to mało widowiskowe, nie pokonał jeden wielki zryw ani działalność szlachetnych opozycjonistów. Dokonał tego codzienny trud ludzi, którzy z różnych przesłanek nie przejmowali się werdyktem historii i nie przyjmowali nienormalności za normalność. Rodziców uczących dzieci pacierza, odważnych, choć bez przesady, nauczycieli, twórców, w tym dziennikarzy, którzy próbowali przynajmniej nie kłamać. Lepsze jutro ludzkości, które obiecywali Sowieci, zniweczył zbiorowy, codzienny wysiłek milionów ludzi, często nie należących do żadnego związku zawodowego. Chłopów, którzy nie chcieli iść do PGR-u i prywaciarzy, którzy nie dali zabić sobie ducha przedsiębiorczości. Zwierzchników, broniących swoich podwładnych i pracowników, stawających zwykle bez szans w obronie swego szefa. Na tej kombatanckiej liście nie może zabraknąć też bab z cielęciną, milicjantów, którzy w odpowiednim momencie potrafili odwrócić wzrok i przepuścić opozycjonistę, ludzi wspierających się w pracy i w sąsiedztwie. Ich heroizm polegał głównie na jednym – być przyzwoitym w nieprzyzwoitych czasach. I to nie zawsze. Mój mistrz i mentor z tamtych czasów, Jacek Fedorowicz, tak, ten Jacek, którego wtedy kochałem i podziwiałem, powiedział kiedyś, że nie sposób jest przejść przez Morze Czerwone, nie zamoczywszy nóg. Ale zawsze można je przebrodzić, idąc po kostki, a można wleść po szyję i jeszcze chłeptać. I jeszcze jedna oczywista oczywistość, którą polecam urodzonym wystarczająco późno, żeby nie musieli się tłumaczyć. Bardzo łatwo przychodzi wygrywać bitwy, które się już odbyły, i oceniać przeszłość, znając teraźniejszość. W tamtych czasach
nie spotkałem nikogo, może poza sklerotycznymi staruszkami, włączając w to opozycjonistów i konformistów, kto by wiedział, albo nawet przypuszczał, że za ich życia komuna się skończy, a Związek Radziecki się rozkruszy. Stąd jeszcze większy szacunek dla tych wszystkich, którzy nie mając takiej perspektywy, zachowywali się tak, jakby ta istniała.